Cześć, witajcie na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na test wydajności komputera, mojego komputera w grze bardzo popularnej serii Symulator Farmy 2016. Jest to właśnie ta gierka, niedawno się ukazała, kosztuje niewiele, ponieważ jakieś 50 parę złotych, dokładne ceny macie w opisie filmu, a także macie tam dokładnie moje podzespoły, czyli procesor, kartę graficzną i tak dalej. Możecie wszystko na spokojnie sobie sprawdzić. Macie też linki do sklepów z cenami po prostu tych podzespołów. Jako że serie symulacyjne z Techlandu są bardzo popularne, tym bardziej symulator farmy, chyba najbardziej rozpoznawalna, najbardziej popularna seria, warto wiedzieć, jak się przygotować do grania w tą grę. Czy ruszy na przykład na laptopach, czy ruszy na słabszych komputerach, jeszcze nie wiem, za chwilkę się przekonamy, zrobimy test na maksymalnych możliwych ustawieniach tej gry w rozdzielczości Full HD oraz przy 144 Hz odświeżania monitora. Zapraszam Was do oglądania. Zanim przejdziemy do konkretnego już gameplayu, prezentacji wydajności sprzętu, wydajności gry, kilka słów informacji, czym właściwie jest symulator farmy 2016. Jest to przede wszystkim seria bardzo popularna, ukazująca się już od wielu lat. Wydawcą tej serii w Polsce jest firma Techland. Jak domyślacie się po nazwie i po okładce, zajmujemy się w tej grze uprawą roli. Czyli musimy zajmować się polami, zbiorami, innymi takimi rzeczami. Możemy też kupować coraz to fajniejszy, ciekawszy sprzęt. Gra jest od 3 lat, czyli taka praktycznie dla każdego, jeśli chodzi o wiek. No i kosztuje niewiele, ponieważ najnowsza edycja dopiero co wyszła, kosztuje 50 parę złotych. Linki macie też w opisie filmu. Tak więc, moi drodzy, czego się tu dowiadujemy? Mamy 170 pojazdów, maszyn oraz sprzętów rolniczych licencjonowanych, to warto podkreślić, ponieważ nie są to jakieś wymyślane marki, tylko naprawdę takie istniejące. Traktory, kombajny, przyczepy, headery i inne. Możemy poruszać się po dwóch dużych mapach, w sumie 25 tysięcy kilometrów kwadratowych, bardzo dużo, 80 pól uprawnych. Możemy też dodatkowo hodować zwierzaki, przeróżne kury, kaczki, konie, krowy, owce, kozy, uprawiać zboże, buraki, ziemniaki i tak dalej. Możemy też dzięki trybowi wielu graczy połączyć się z innymi graczami i na przykład jedno pole załatwić w kilka osób, żeby było szybciej, żebyśmy sami nie musieli orać, siać, zbierać plonów. Na pewno byłoby wtedy i weselej, i ciekawiej. No i uwaga, coś dla moderów, czyli możemy tworzyć własne maszyny lub korzystać z maszyn graczy. Mamy też ważną rzecz, która będzie dotyczyła dzisiejszego filmu, czyli wymagania sprzętowe. Ja Wam przybliżę. Widzicie, że mamy tutaj procesor preferowany wielorodzeniowy, przynajmniej 2 GHz, czy jakaś i trójka dwurdzeniowa powinna już wystarczyć. Karta dźwiękowa cokolwiek, byle zgodna z DirectX 9. Karta graficzna, jak widzicie, tutaj też nie ma wygórowanych wymagań. Wystarczy, że ta karta ma 2 GB RAM-u. Jest to taka karta z naprawdę już teraz bardzo podstawowej półki. Nie ma tu większych wymagań. Systemy 7, 8, 8, 1, 10, 4 GB pamięci wystarczy. Napęd DVD, ale niekoniecznie, ponieważ ten kod możemy wklepać także na Steama i sobie tą grę pobrać. Ja tak zrobiłem, ponieważ nie mam w tej chwili w kompie po prostu napędu DVD. No i 12 giga przestrzeni na dysku. Chociaż wydaje mi się, że na Steamie to tam mniej pobrało, ale mniejsza z tym. I przede wszystkim, czym się chwalą autorzy, że raz, mamy dość realistyczną fizykę w tej grze oraz poprawioną grafikę, to za chwilkę sobie sprawdzimy, jak ta grafika wygląda i jak ta gra działa na moim komputerze przy maksymalnych ustawieniach. Przechodzimy dalej. No dobrze, odpalamy grę. Jeśli chodzi o specyfikację mojego komputera, widzicie ją w tej chwili. Gra w międzyczasie się wczytuje. Dobrze, rozpoczynamy. No i przede wszystkim opcje grafiki. Zobaczcie, najlepsza jakość obrazu jest ustawiona, rozdzielczość Full HD 144 Hz. I tak to wygląda. Wszystko mamy praktycznie maksymalnie, jak się da. Dobrze, weźmiemy sobie coś takiego. Jak widzicie, gra się bardzo szybko ładuje. Dobrze, gra się już nam odpaliła, jak widzicie. No, w tej chwili jest nieźle. Przy maksymalnych ustawieniach ponad 70 klatek. Widzicie to w prawym dolnym rogu ekranu na bieżąco. Rozejrzyjmy się na razie po tym świecie. No,
Zobaczcie, jak obracamy głowę, to ten krajobraz jest taki rozmyty, po chwili nam się, chyba że po prostu tekstury się wczytywały, ale efekt wyglądał fajnie. Co do tego naszego traktora, tej maszyny, no powiem Wam, że wykonana jest dość fajnie, dość szczegółowo. Nawet szczegóły ziemi, tak jak kamienie, oproszę jakiś tutaj płotek, wszystko wygląda całkiem nieźle. Roślinki, no jak widzicie, troszkę płaskie momentami, ale jako element dekoracji wygląda nieźle. I mam tutaj też elementy podczepiane do tego naszego ciągnika, do właśnie orania pola, zbierania plonów prawdopodobnie. Mamy też realistyczne tutaj po prostu nazwy producentów. No zobaczcie, nawet takie te naklejki mamy o bezpieczeństwie, więc całkiem fajnie. Natomiast płynność, jak widzicie, czasami tak ekran trochę drży, tak więc to jest troszkę irytujące. O, postać potrafi skakać. No ale dobra, wejdziemy do pojazdu. Zobaczymy, czy wtedy coś nam spadnie z płynności. No właśnie, jak idziemy bokiem, to strasznie skacze. Idziemy do przodu, jest lepiej, ale okej. Wsiadamy na E, tak. Okej. No i teraz tak. No zobaczcie, widać nawet naszego pana. Co jest troszkę dziwne. Pojazd już się trzęsie, a jeszcze nie odpaliłem silnika, ale dobra. Aha, to widocznie kamera się po prostu jakoś dziwnie trzęsie, może jakiś patch to poprawi. A już widzę, cały krajobraz po prostu się trzęsie. To jest błąd kamery prawdopodobnie. Do poprawki patchem. I zobaczcie w kabinie. Mamy pedały, mamy tutaj dźwignię, zmiany biegów i tak dalej, jakieś kontrolki. O, możemy się ładnie obrócić. No, pojazd wykonany szczegółowo. Innych na razie nie ma, bo jest to tryb swobodny. A dobra, spacją odpalamy. Dobra, zapalił. Dobrze, i zobaczcie. Mamy odpalone. Mamy oświetlenie. W tej chwili mamy wsteczny. Ok, można sobie tak ustawić kamerkę. I jak mamy wsteczny, to wycofać. Podłączymy sobie to ustrojstwo. Ok. I na kół odczepiamy. Jest nasze. I teraz to. Jedziemy w tą stronę. Dobra, trzeba jeszcze przełączyć kierunek jazdy do przodu. Ok. Dobra, chyba się zmieszczę. O, fizyka jako taka jest, ponieważ podjechałem pod krawężnik i się nam trochę nasz ciągnik przechylił, więc ok. No jedziemy szukać jakiegoś pola. Dobra, włączymy wyższy bieg, bo mamy dopiero dwójkę, trójka. A rozkulamy się trochę. Mamy szósty, czyli najwyższy bieg. Trochę mi zjechało tutaj. Zbyt czułe sterowanie. Ok, widać jakieś pole po prawej, więc spróbujemy je troszkę oporządzić. 70 klatek trzyma, gra, więc nieźle. Nie wiem, czy jakiś zjazd na to pole jest, czy po prostu mam tak uderzyć. Dobra, spróbujemy. Kupić pole, tak. Można zamienić na sad nawet, żeby sobie owoce uprawiać. Ok. Kupujemy. No i zobaczcie, ślady się robią w ziemi od naszych ciężkich opon. Fajnie. Żeby teraz pewnie zmniejszyć bieg, żeby powoli jechać. I teraz tak. Opuszczanie, opuszczanie. Ok, na R. Mamy tu już jakieś uprawy, czyli trzeba by było zamienić, ale ok. Zrobimy tylko przejazd testowy. No, zobaczcie, do 63 klatek spadło, ale nie jest źle. No i fajnie nam to spulchnia. Dobra, nie będziemy więcej niszczyć plonów. Podnosimy i jedziemy zamienić na to drugie coś, bo to pewnie było bardziej do zbierania. Damy od razu
Chociaż w sumie tak, zostawmy to sobie, po co to wozić, jak tu przyjadę. Odczepione. Odczepione, dobra. I gdzie jest ta moja zagroda? Tam. Nie rozwijamy szalone 25 km na godzinę, niecałe. No faktycznie, zobaczcie, jak zjadę z krawężnika, to się ciągnik przechyla. Jakaś tam fizyka działa. I dobra, próbujemy podczepić. Wow. Zmniejszymy bieg. Włączamy wsteczny. No okej, okay, powolutku. Nie wiem, czy mi tak podczepi, ale zobaczymy. Też dobra, wyprostuję się. O, trzeba pamiętać o tym przełączaniu wstecznego i do przodu. Dobra. Odkręcamy lekko. I właśnie krawężnik mi tu brudzi trochę. Podczepiamy. Jeszcze trochę. Ok, jest podczepione. Dodawaj na pole. Ach, znowu ten wsteczny. Nie wiem, czy tak wyrobię, więc sobie zrobimy lekkie kółko. Damy więcej tutaj na biegu. No i faktycznie fizyka zadziałała. Krawężniki. I dawaj, jedziemy dalej. Ups, nie zdążyło się otworzyć, ok. Naginamy na pole. No jak widzicie, cały czas ilość klatek zadowalająca, ponad 70. Spadki maksymalnie były do 64 czy tam 3, więc nie jest źle. Natomiast weźcie pod uwagę, że mam dość mocny sprzęt, procesor Intel Core i7-4790K oraz no, grafikę ze średniej półki, ale całkiem wydajną, czyli GTX 960 G1 Gaming. No dobra, jesteśmy na polu i teraz zobaczymy, jak nam to będzie działać. Opuszczamy, siewnik jest pusty. Aha, to jest do siania, ok, ale zrobimy sobie rundkę, żeby zobaczyć, jak będzie z płynnością gry, że nawet poszalejemy trochę. No, spadło do 58 przy takich dynamicznych ruchach. Dobrze, moi drodzy, myślę, że to by było na tyle. Jeśli chodzi o optymalizację tej gry na takiej platformie jak moja, no to jest całkiem dobrze, chociaż spodziewałbym się troszkę więcej. Natomiast grafika faktycznie jest ładna. Może nie jest to jakieś GTA 5, natomiast do takiej spokojnej uprawy naszego pola czy jakichś sadów w zupełności wystarczająca. Fizyka też jest ok. Tak jak jest podane w wymaganiach, na pewno na jakichś niższych ustawieniach ruszyłaby bez problemu. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, że na jakim sprzęcie grałem dokładnie, sprawdźcie sobie w opisie filmu. Tam są wszystkie podzespoły szczegółowo wymienione. A na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!